No, zobaczmy tę piosenkę. Zjadam Fruity Loops. Gram jak z nud, więc posłuchaj jak ten beat ci siedzi. Jestem twoim dziadkiem twoim. To mówi do mnie ten. To nasza chata, jak tu wchodzisz, to bądź czujny. Wyjazd za bramę, jeśli twój pomysł jest durny. Gotuję często bity, przez to do pani mam mętli. Chcę robić hip-hop, a content family friendly. To moja bluza, gadają, że już była. Mówili dla rozgłosu, więc już nawet nie rozkminiam. Mix to rodzina, o tym nie zapominaj. 4-2-0, przez zielony się nie spinam. Yo, zaraz śledzą nasze ruchy. Wiem co to styl, zobacz nasze ciuchy. Zero skruchy, lecimy dalej po swoje. Nasza czwórka lepsza niż ich troje. Wszystko to co robię, co tu tworzę dla rodziny. Jak się waży z moim teamem, nie rób o to spiny. Każda morda robi flex, logo X. Nie czekaj do nas jak pies, my robimy ruchy, wiesz. Wszystko to co robię, co tu tworzę dla rodziny. Jak się waży z moim teamem, nie rób o to spiny. Każda morda robi flex, logo X. Nie czekaj do nas jak pies, my robimy ruchy, wiesz. Ej, nie widzą w czyim chodzę merchu. Dalej nie kminisz, że tyka na zawsze w sercu. Jestem spokojny, nie ponoszę się emocją. Chyba, że na bicie, wtedy wchodzę mocno. 10 na tatuwach jestem. Od zera to teraz zobacz o mnie, gdzie doszedłem. Myślałeś, że dołączenie tutaj to bzdura. Ja zrobię jeszcze więcej, to nie emerytura. Czaro, oczaruję, nie omami. Rodzina i lojalność, prawdziwość da się mali. Garda wysoko, prawy prosty cię przywita. Nie porównuj mnie do typa, którego mam na hita. Latam po bitach, tak jak leci gras. Za mną mam team, każdy z nich to mój brat. Ona dała mi kosa, oh my god. W sumie co z tego, skoro zrobiłem jej wsad. Bang, bang. Wszystko to co robię, co tu tworzę dla rodziny. Jak się waży z moim teamem, nie rób o to spiny. Każda morda robi flex, logo X. Nie czekaj do nas jak pies, my robimy ruchy, wiesz. Wszystko to co robię, co tu tworzę dla rodziny. Jak się waży z moim teamem, nie rób o to spiny. Każda morda robi flex, logo X. Nie czekaj do nas jak pies, my robimy ruchy, wiesz. Kurwa, po co? Nie, bo mi brakuje koherentności w tym wszystkim, tak szczerze. I ale w sumie to w każdej obecnie z tych ekip, które są, czy ekipa Freeza, czy Team Mix. Bo spoko, przesłuchasz tej nuty i kurwa, może ci się spodobać, albo ci się może nie spodobać, nie? Jakość wykonania najgorsza. Ale no jest różnica, czy zarapują to oni, czy zarapuje to ktoś inny. Dlaczego? Znaczy, za chwilę się tu nie zrozumiemy. No bo wiecie, jeden ci tu kurwa jakimś ziole rapuje, drugi kurwa o ruchaniu. To jest tak jak ostatnio oglądaliśmy film Murcix i tam wszystkie pięć, które ja zdążyłem odsłuchać, to jest tak. Sikasz do zlewu, czy widziałeś kogoś nago, znaczy tą konkretną osobę, czy ktoś was na ruchaniu przyłapał. A koniec końców patrzysz i kurwa te treści są skierowane do osób, które mają 9 lat. Więc no, kurwa, no nie jest źle, tak szczerze, tylko jest jedna rzecz, trzeba powiedzieć panu CEO, że darcie mordy nie dodaje charyzmy. I to tyle, no. Kurwa, no nie wiem kto to pisał, ale... I Leksiu trochę jak nie Leksiu brzmi, nie? Powiedz proszę, że się zakochałeś, ale w czym? W tej nucie? Nie, w tej nucie się nie zakochałem.
Kiedy jestem twoim dziadkiem, twoją matka mówi do mnie ten. To nasza chata, jak tu wchodzisz, to bądź czujny. Wyjazd zabramy, jeśli twój pomysł jest durny. Kurwa, ale co oni są grozi, nie? Kurwa, no. Znaczy, ja lubię tego typu muzykę, ale to do nich nie pasuje, no nie wiem, no. Dobra, zazdrościsz się tam, gdzie tego, gdzie zaszedł, elo? Nie widzą, w czyim chodzę merchu. Dalej nikt mi niż ZTK na zawsze w sercu. Jestem spokojny, nie ponoszę się emocją. Chyba, że na bicie wtedy wchodzę mocno! 10 lat na tubach jestem, od teraz do teraz zobacz o mi, gdzie doszedłem. Myślałeś, że dołączenie tutaj to bzdura. Ja zrobię jeszcze więcej, to nie emerytura. Czaro, oczaruję nie... Kurwa, no nie wiem, no. Taki rap, kurwa, to BDS robił. Na trochę innym poziomie, ale... W 2018 roku, nie? Kurwa, da się posłuchać, no. No a tak jak mówię, kurwa, no nie pasuje to do nich. Jak na to, co na co dzień robią, nie? No nie wiem. Niech nagradzają Tinder w prawdziwym życiu. I niech wszyscy będą zawstydzeni, jak jakiś kobiet przyjdzie. Porównaj zwrotkę BDS-a z Gucci Mane i Sheo. No właśnie o tym ten, nie? A to nie chodzi o to, żeby porównywać, bo... Ja nie wiem, jak to nazwać. Rap krzyczany? Kurwa, nie wiem. To jest wielu artystów, które w tym... Którzy w tym kierunku swoje nuty... Którzy w taki sposób rapują, o nie? Chcę, moja mama była dumna. Przekaż sukom, że nie zrobią ze mnie durna. Chuj to czy nie, ale to też nie jest, że to BDS na to wpadł i to wymyślił, tylko no to taki styl jest, nie? U zagranicznych twórców często to widzimy. Wydaje mi się, że wąsie poluzają w momencie, gdzie się załącza turbo, spierdala powietrze, nie doładowuje. Tylko wiesz co? To nie działało, potem działało i teraz znowu nie działa, nie? Znaczy teraz już w ogóle nie działa, ale żaden komunikat nie wyskakuje. No nie wiem, no zobaczymy, no. Jeśli piszecie, że turbo kosztuje 3 koła, to kurwa, no 3 koła mogę wydać, no to ale... To nie chodzi o to, kurwa, czy to kosztuje w sumie 100 zł, 2000 czy 5. To nie ma znaczenia totalnie, kurwa. Ja bym chciał, żeby ten samochód jeździł. Nic no. Szczerze, osobom, które mają negatywne podejście do nich, to bardzo ciężko dogodzić takim osobom. Mandzio powiedział, że gdyby to nie było Team X, to by było nawet dobre. I ja też inaczej. Rozumiem, co Mandzio chce powiedzieć. Mandzio mówi... I poniekąd też ma rację, bo dużo osób z was, które tutaj siedzi, wy, jak oni wypuszczają jakąś nutę, z racji już z góry ustalonej niechęci do tych osób, wchodzicie i szukacie, do czego się przyjebać, nie? No bo tak jest. Jak kogoś nie lubimy, tylko patrzymy, kurwa, w którym momencie pojawi się coś, gdzie będzie można było się do niego dojebać. To jest tak jak, nie wiem, tam Shio nawija, zobacz, gdzie doszedłem, czy coś w tym stylu i o, to rzeczywiście wysoko doszedłeś, panie Shio, nie? No. A z drugiej strony potem jak jakaś osoba, nawet nie musi być artystą, która, znaczy, czy każda osoba, która śpiewa z artystą, nieważne.
Potem jak ktoś inny wypuści jakąś nutę i pierdoli tam autentyczne farmazony, kurwa, no autentyczne farmazony tam pierdoli, że nie wiem, że jeździ, że lata helikopterem do pracy, to już, o kurwa, ale dobre, nie? Chuj, że on w helikopterze to był, kurwa, jak GTA 5 pobrał i robił misję na więzieniu, to wtedy helikopterem latał. Więc to, co mówi Mandziel, jest słuszne, z tym, że ja też tak uważam. I nie dlatego, inaczej, nie uważam, że gdyby ktoś nagrał tą nutę, tą samą nutę, nie? Jakieś cztery inne osoby by je nagrały, które nie byłyby Teamem X, ale może nie tyle, że nie byłyby Teamem X, ale nie mają wizerunku Teamu X. Bo koniec końców, jeśli, wiesz, robisz jakiś content dla dzieci, tu, wiesz, jakiś TikTok, tu jakieś tańczenie, to jakieś miłe, bycie miłym dla siebie, to wiesz, no a tu kurwa typ coś tam gras, coś tam 4-2-0, coś tam zioło, nie? O to chodzi. Chociaż pies ładnego mają w teledysku. Nie, teledysk bardzo, ogólnie bardzo dobrze jest wyprodukowana ta nuta. I oni też jakoś kurwa turbo długo nade mnie siedzieli. Ja nie pamiętam, kiedy ja u nich byłem. Ogólnie w tym domu, ale to był dzień, w którym chłopaków nie było, bo pojechali tą nutę nagrywać, a jak ja wyjeżdżałem, kurwa, nie wiem, czy czegoś nie zaspoileruję, ale dziewczyny coś związanego z tym teledyskiem miały w planach. Więc no, nie chcę tu nikomu marzeń popsuć. Więc no. Kurwa, tak szczerze, ten Teamix coraz lepsze te nuty robi. Tylko oni mieli problem od początku, jeśli chodzi o... Bo do nut się najłatwiej przypierdolić. W sumie od tego 7. Mi na przykład, jak weszli, jak był ten pierwszy... Zobaczcie. To też jest naprawdę mega dobrze wyprodukowane. Wiesz, że przyszli, kurwa, że... To akurat już jakiś cringe tutaj pod koniec wjechał. Ale sam fakt, że tu, wiesz, jest jakieś zdjęcie, jakieś... Kurwa... Scenografia i wykonanie bardzo dobre tego jest. Tylko, co się stało? Tych ludzi, kurwa, nikt nie znał, bo sorry, ale 500 000 na TikToku to czasami jakieś osoby... Inaczej, są ludzie, którzy mają 5 milionów na TikToku, kurwa, i nie wiesz, co to jest. Nie wiem, skąd się te followy na tym TikToku biorą. Więc przyszli i oni byli łatwą tarczą też, żeby w nich strzelać. To, że potem popełniali, kurwa, jakieś turbolosowe błędy i... jakieś inne rzeczy można tu było na nich wyciągnąć, to są na para kaloszy. Ale w momencie, kiedy Team X2 jest ogłaszany i Team X1 mówi, ha, 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 banda debili, coś tam, tak w skrócie, między słowami czytając, między wierszami, no to co, to jak oni mają się obronić? Nie wybronisz się przed tym.